Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Anatomii w praktyce. Dzisiaj na warsztat wrzucamy obszar odcinka szyjnego i porozmawiamy sobie o trójkącie bocznym szyi. Co się zawiera w nim i co go ogranicza? Zapraszam. Omówmy sobie punkty kostne, które dla naszego ujęcia pracy z trójkątem bocznym szyi będą istotne. Na samym początku za krawędzią ucha znajdziemy sobie wyrostek sutkowaty kości skroniowej. To będzie miejsce przyczepu dla mięśnia mostkowo-obojczkowo-sutkowego. Mięsień mostkowo-obojczkowo-sutkowy w przypadku skrócenia będzie napinał się, co będzie silnie zauważalne. Jeżeli wkleimy się za krawędź żuchwy i obniżymy głowę, będziemy mieli przestrzeń przed krawędzią przednią mięśnia mostkowo-obojczkowo-sutkowego, a dla nas będzie to odniesienie dla wyrostka poprzecznego pierwszego kręgu szyjnego. Jeżeli zejdziemy sobie niżej, będziemy mogli przez mięsień mostkowo-obojczkowo-sutkowy poczuć wyrostek poprzeczny dla drugiego kręgu szyjnego. Za krawędzią zewnętrzną mięśnia mostkowo-obojczkowo-sutkowego będziemy mogli sobie wypalpować wyrostek poprzeczny trzeciego kręgu szyjnego. Ten punkt będzie dla nas dosyć istotny, ponieważ będzie to punkt erba. Punkt erba to jest odniesienie dla pęczków nerwowo-naczyniowych, które będą miały z tego segmentu ujście. Tkliwe miejsce będzie warunkowało dla nas pewne informacje, które mogą być przydatne w dalszym wnioskowaniu klinicznym. Co wychodzi z tego punktu erba? Z punktu erba będą wychodziły struktury nerwowe. Nerw poprzeczny szyi, będzie wychodził nerw podpotyliczny mniejszy, nerw uszny wielki i nerwy razem z naczyniami nadobojczykowymi. Więc to są punkty, które będą dla nas miały dosyć duże odniesienie. Schodząc po kolumnie do samego dołu, będziemy czuli szeroką podstawę dla wyrostka poprzecznego C7. Niżej nie będziemy mogli zejść, więc to, co będzie nas ograniczało poniżej, to będzie pierwsze żebro, natomiast wyczuwalne będą wyrostki poprzeczne siódmego kręgu szyjnego. Przejdźmy sobie zatem niżej. Niżej będziemy mieli podstawę do tego, żeby wkleić się na krawędź pierwszego żeberka, więc twardy punkt kostny, który będziemy mogli sobie w tym obszarze zaobserwować, to będzie nasze pierwsze żebro. Pierwsze żebro będzie miało prawo się wdechowo blokować i warto sobie porównywać od razu obustronnie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o struktury kostne, które będą dla nas w tym przypadku jeszcze istotne, będzie to na pewno kwestia obojczyka, ale będzie to także wyrostek barkowy obojczyka, inaczej nazywany akromionem. Jeśli chodzi o mięśnie i struktury, które tutaj miękkie będą wchodziły w obszar trójkąta bocznego szyi, to co będzie dla nas istotne, to na pewno będzie krawędź zewnętrzna mięśnia mostkowo-obojczkowo-sutkowego, ale także krawędź mięśnia czworobocznego części zstępującej. Trzecią strukturą, która będzie nas tutaj ograniczać, będzie obojczyk. I mamy plan razem z całym polem trójkąta bocznego szyi. Trójkąt boczny szyi będzie dzielony na dwa mniejsze trójkąty. Czym będzie dzielony? Będzie dzielony mięśniem łopatkowo-gnykowym. Ten dwubrzuźcowy mięsień będzie się zaczynał od brzegu łopatki i będzie sobie wędrował aż do kości gnykowej. Mięsień ten będzie się przecinał za krawędzią mięśnia mostkowo-obojczkowo-sutkowego w 1/3 bliższej mięśnia MOS. W tej przestrzeni będzie znajdowała się pochewka ścięgnista, między innymi będzie przez nią przechodziła żyła szyjna wewnętrzna oraz nerw błędny. Więc praca z mięśniem mostkowo-obojczkowo-sutkowym pośrednio będzie wpływał na pracę tych struktur. Mięsień ten, który będzie przecinał się w 1/3 bliższej mostka, będzie dzielił nam trójkąt boczny szyi na dwie części. Będzie to trójkąt łopatkowo-obojczykowy, w zawartość którego będzie wchodził splot ramienny, a także tętnica oraz żyła podobojczykowa, oraz trójkąt łopatkowo-czworoboczny, w skład którego będzie wchodził nerw dodatkowy, nerw nadobojczykowy, nerw potyliczny mniejszy, nerw uszny wielki, tętnica poteliczna, tętnica poprzeczna szyi oraz tętnica nadobojczykowa. Zaproponujmy więc podstawowe formy terapii, które możemy wprowadzić w obszar trójkąta bocznego szyi. Na samym początku wyjdźmy sobie od pracy z mięśniem mostkowo-obojczkowo-sutkowym. Na samym początku musimy sobie zobaczyć, jak ten mięsień będzie nam tutaj przebiegał.
i będzie on szedł do części mostkowej obojczyka, będzie szedł do mostka, a także do wyrostka sutkowatego. I od tego ostatniego punktu sobie wyjdźmy. Rozluźniamy u naszego pacjenta głowę i zaczynamy powolnymi, okrężnymi ruchami wprowadzać bodźce, które będą doprowadzały do zmniejszenia napięć na wyrostku sutkowatym w obszarze kości skroniowej. Jeśli chodzi o techniki, w myśl zasady pracy z masażem tkanek głębokich, wyznajemy pewną filozofię, że zaczynamy od technik globalnych, technik dużych. I taką techniką idealną globalną będzie praca z nasadą nadgarstka. Wklejamy się w obszar mięśnia mostkowo-obojczkowo-sutkowego, możemy się jeszcze wkleić kłębem kciuka i pracujemy. Wybieramy luz tkankowy i restrykcję i pracujemy sobie, aż dojdziemy do końcowego przyczepu mosa. Wchodząc jednocześnie na powięź mostkową. Techniki precyzyjne to będą kolejne techniki, którymi będziemy się posługiwali. Najlepiej sprawdzać się tu będzie praca z opuszkami palców. Wychodzimy sobie od wyrostka sutkowatego i klejamy się na mięsień mostkowo-obojczkowo-sutkowy. I tak jak poprzednimi dużymi technikami, możemy sobie wejść także na powięź mostkową. Kolejnym dobrym rozwiązaniem będzie praca chwytem szczypcowym. Wybieramy sobie masyw mięśnia mostkowo-obojczkowo-sutkowego chwytem szczypcowym, rozluźniamy głowę i delikatnie będziemy sobie rozcierać. Możemy się na chwilę zatrzymać i jeżeli dla pacjenta będzie to nieprzyjemne w odczuciu, możemy popracować sobie w takim chwycie ściskowym do około 60 sekund. Przechodzimy sobie dalej i opracowujemy sobie masyw mięśnia mostkowo-obojczkowo-sutkowego. Możemy się także złapać i przyczekać około 60 sekund z takim napiętym punktem. Jeśli chodzi o obraz pracy z mięśniami pochyłymi, mięśnie pochyłe będą przyczepiać się do odcinka szyjnego oraz do pierwszych dwóch żeber. Mięsień pochyły przedni będzie przyczepiał się do guzków przednich wyrostków poprzecznych C3, C6. Mięsień pochyły średni będzie przyczepiał się do wyrostków poprzecznych wszystkich segmentów odcinka szyjnego. Mięsień pochyły tylny będzie przyczepiał się do guzków tylnych, wyrostków poprzecznych C5, C7. Pierwsze dwa te mięśnie będą przyczepiały się do pierwszego żeberka, a kolejny mięsień, ostatni, będzie przyczepiał się do drugiego żebra. Jeśli chodzi o zaangażowanie tych mięśni, wystarczy, że zrobimy sobie skłon boczny 20 stopni, rotacja w przeciwnym kierunku oraz zgięcie i będziemy mogli sobie wypalpować struktury, które są twardymi strukturami poprzez napięcie tego mięśnia. I to będzie obraz, z którymi będziemy sobie pracowali. Wystarczy, że wklejemy się za krawędź zewnętrzną mięśnia mostkowo-obojczkowo-sutkowego, rozluźniamy głowę i to będzie praca, do której idealnie będą spełniały się opuszki naszych palców. Warto sobie opracować też głęboko dosyć dumnodobojczykowy, aby doprowadzić do bodźcowania tych struktur. Możemy sobie zaobserwować, że od razu szyja po takiej pracy ulega przekrwieniu. Dla nas to jest korzystna informacja, ponieważ doprowadzamy do poprawy trofiki, odżywia się nam zatem ta tkanka, zachodzi metabolizm i jednocześnie praca z tkankami doprowadza do wyciszenia pracy układu nerwowego, czyli zmniejszamy napięcie. Popracujemy sobie teraz z częścią wstępującą mięśnia czworobocznego. Będziemy wykorzystywali sobie techniki szczypcowo-uciskowe. Posługiwać się będziemy także 11-stopniową skalą NRS, gdzie 0 to jest brak bólu, 10 ból nie do wytrzymania, a umownie 7 to jest ból, gdzie pacjenta boli, ale pacjent jest w stanie to wytrzymać. Szukamy sobie nadmiernie napiętego mięśnia, jeśli chodzi o masyw części wstępującej mięśnia czworobocznego. Druga ręka ląduje pod głową w taki sposób, że będę mógł sprawnie ją sobie sterować. Doprowadzamy do kompresji. Pytam pacjenta w skali 0-10, ile dla niego to jest nieprzyjemne. To jest takie 4-5. Doprowadzamy do skłonu bocznego w przeciwną stronę.
ewentualnie w tę samą stronę i szukamy poprawy. W skali 0-10 było 4-5, jak oceniasz teraz? Teraz jest mniej. Teraz jest mniej. Zostajemy w takiej pozycji i będziemy sobie czekać od 60 do 90 sekund, aż taki punkt maksymalnego napięcia puści. Kolejną rzeczą, którą możemy zaproponować, to będzie praca z pierwszym żebrem. Będziemy sobie szukali na szczycie mięśnia czworobocznego maksymalnego napięcia i struktury kostnej pod palcami. I ja na samym początku delikatnie będę starał się kompresować w kierunku miednicy pacjenta i zapytam, w skali 0-10 na ile to jest nieprzyjemne? No to takie 5-6. 5-6. Będziemy sobie pracowali razem z oddechem. Za każdym razem, kiedy pacjent będzie robił wdech w jamę brzuszną, jego klatka piersiowa także będzie ulegała pewnym zmianom. Z racji tego, że górne żebra są żebrami wdechowymi, one powinny się unosić. Z każdym wdechem pacjent będzie chciał wypchnąć mój palec, a ja nie będę mu na to pozwalał. Z każdym zatem wydechem będę wklejał się w tkankę coraz głębiej. I zaczynamy. Oddychaj sobie w jamę brzuszną. Czuję, że pacjent chce wybić mojego palca. Z każdym wydechem będę wklejał się głębiej poprzez delikatny docisk. I wykonuję kilkanaście takich powtórzeń do momentu odczucia ulgi i zmniejszenia dolegliwości bólowych, które pacjent mi komunikuje. Jeśli chcesz pomóc swojemu pacjentowi, który będzie skarżył się na dolegliwości neurologiczne idące po całej kończynie, jeżeli pacjent będzie miał problemy z gojeniem się rany, przewlekłym stanem zapalnym, jeśli chodzi o kończynę, dobrym rozwiązaniem jest opracowanie trójkąta bocznego szyi. Ale jeżeli ten model pracy i ta wiedza jest Ci potrzebna, warto skorzystać z naszego szkolenia, które jest idealne na start, szkolenie z masażu tkanek głębokich, do którego serdecznie zachęcam. Więcej informacji znajdziesz tam na dole, w opisie.